Mieliśmy, tak jak co roku, w lutym mieliśmy właśnie bal na myśliwski, na którym byliśmy praktycznie tylko my, myśliwi, z osobami towarzyszącymi. Dobrze, mówimy. Z osobami towarzyszącymi. No to i impreza była fajna, wręcz można powiedzieć, że była udana, bo było niedużo gości, więc atmosfera była przyjazna. Po kilku godziny trwania imprezy zabrałem się z kolegą, prezesem, który zobowiązał się, że mnie, jego żona się zobowiązała, że mnie odwiezie do domu po imprezie. Zabrałem się z nim do samochodu i z uśmiechem na ustach udaliśmy się tym samochodem do domu. W trakcie jazdy tam rozmawiałem z córką pana prezesa, która dopiero co zrobiła prawo jazdy. Tak zamieniliśmy parę słów. Trochę opowiedziała, jak zdawała te egzaminy. No i mniej więcej na... No i prezes, pan Kowalski, cały czas coś tam mówił o polityce. Praktycznie no, ta rozmowa to trwała przez większość trasy do domu. No i na wysokości miejscowości Lipowina raptem powiedział, że ja nie będę chciał na niego głosować, że ja nie oddam na niego głosu, że moja rodzina nie będzie na niego głosowała, że nas zajebie. Coś takiego powiedział. Zapytałem się go grzecznie, dlaczego tak... Nie byłem nawet przygotowany, że on to powie. Zapytałem się, dlaczego tak powiedział. Nie zna mojej rodziny, nie wie nawet, jak moja rodzina wygląda. Co mu ta rodzina zawiniła? I w tym momencie uderzył mnie w głowę twardym przedmiotem. Nie wiem, jaki to był przedmiot. Nie mogłem się bronić, bo byłem zapięty w pasach. Prawą rękę docisnął mi do fotela swoim ciałem. I już jedynym ratunkiem dla mnie było to, żeby zatrzymał się samochód. Chciałem wysiąść z tego samochodu. Prosiłem córkę, krzyczałem, żeby córka się zatrzymała. Żona pana prezesa krzyczała, bo nie wiedziała, co się dzieje. Za chwilę samochód stanął. Udało mi się oswobodzić prawą rękę, udało mi się wyjąć spod ciała pana prezesa. Odpiąłem pasy, bo nie mogłem odpiąć tych pasów, bo się zblokowały. Wysiadłem z samochodu. Żona pana prezesa zaczęła mnie opatrywać rozciętą na długości 3 cm wargę w kierunku policzka. Także zęby były odsłonięte. Zaczęła mnie opatrywać, żeby zatamować krew, bo krew się lała bardzo mocno. I pytała się mnie, co ja teraz zrobię. Ja powiedziałem, że wezwę policję. No i tak też zrobiłem. Wezwałem policję, wysiadł. Pan prezes wysiadł z samochodu. Dyszał wręcz. Prawie ryczał z wściekłości. Miał zaciśnięte pięści. Córka zaczęła go prosić, żeby się uspokoił. Zaczęła płakać go dosłownie. Zaczęła go za nogi trzymać. Wręcz klęczała przed nim. Trzymając go za nogi, żeby on nigdzie nie szedł. Ja widziałem, że to nie żarty z nim są i po prostu uciekłem od nich. Odbiegłem na jakąś odległość tam 30-40 metrów, zadzwoniłem po policję. Zaczęli za mną iść w moim kierunku. Uciekłem, po prostu już bałem się, byłem w szoku po tym, co się stało. Nie mogłem się nawet wtedy bronić i mówię, byłem w szoku. Uciekłem trochę dalej, zadzwoniłem po żonę. Żona szybko przyjechała samochodem, zabrała mnie do Braniewa, do szpitala. Oczywiście tam najpierw w czasie drogi zadzwonił jeszcze raz po policję, bo ta policja w ogóle tak jakby nie miała zamiaru przyjechać, jakby moje zgłoszenie no było jakieś takie wymyślone.
I zawiozła mnie żona do szpitala. W międzyczasie jeszcze poprosiłem ją, żeby mnie zawiozła do Łowczego. Chciałem, żeby kolega po prostu, chciałem pokazać koledze, co mi zrobił prezes. Za to, że nie podzielałem jego, nie byłem z jego opcji politycznej. I tam już później, jak mnie koledzy zobaczyli, jak wyglądam, zobaczyli, jak wygląda moje ubranie. Bo padła też wersja, że wyskoczyłem z samochodu. To raczej to wyklucza, żebym wypadł z samochodu, bo no, widziało mnie kilkadziesiąt osób, jak wyglądałem. No i tak zostałem w szpitalu. Będąc w szpitalu, zostałem opatrzony. Zostały mi podane środki przeciwbólowe. Była policja. Też dmuchałem na zawartość alkoholu. Alkomat nie wykazał, że jestem pod wpływem alkoholu. No i tak po kilku dniach, w poniedziałek, pan Kowalski przyjechał do mnie, prezes Kowalski przyjechał do mnie do szpitala z adwokatem swoim. Adwokat zaczął mi zadawać różne pytania, mam nagranie audio. Zaczął mnie pytać, jakie są moje oczekiwania od pana Kowalskiego, ile chcę pieniędzy za to. Ja powiedziałem, że nic nie chcę od pana Kowalskiego, że chcę tylko wyzdrowieć. Że on musi odpowiedzieć za to, co zrobi. Więc wtedy pan adwokat powiedział, ale mój klient nic nie zrobił. Więc ja się zapytałem, to po co pan przyszedł? I zadaje mi pan takie pytania. I kazałem mu wyjść, opuścić salę. Na drugi dzień i przyjechał sam i w obecności mojej żony i jeszcze jednego świadka zaczął mnie przepraszać za to, co zrobił. Zaczął się tłumaczyć, że był pod wpływem alkoholu, że to wódka za niego myślała. Zaczął mi opowiadać, że on już po prostu przestanie pić, że on zrezygnuje z bycia prezesem, że zrezygnuje z łowiectwa, że popełni samobójstwo, jeżeli ja po prostu tego nie wycofam. Jakoś te słowa nie zrobiły na mnie wrażenia, wręcz łzy mi poleciały, bo zapytałem się, dlaczego mi to zrobił. Dlatego, że byłem oddanym człowiekiem dla prezesa, chociażby z wdzięcznością za to, że między innymi on przyjmował mnie do tego koła. I zrobił to bezinteresownie, bo nic ode mnie nie chciał. Skromne wpisowe. Nie mam pojęcia, dlaczego to się stało, bo dlaczego w ogóle do tego doszło. Czy po prostu było to przypadkowe, czy to był amok po alkoholu. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dlatego że na całej imprezie równie dobrze żeśmy się bawili. Nikt nikomu nie dokuczał, nikt nikomu nawet brzydkiego słowa nie powiedział, bo no, atmosfera była wręcz kameralna. Było super na imprezie, więc. Nie mam pojęcia, dlaczego to się stało. Po sygnale nagraj wiadomość. Dzień dobry, panie prezesie. Stanisław Pawluk, Dziennik Łowiecki. Chciałbym uzyskać pana wypowiedź do realizowanego programu o tym wypadku, jaki zaistniał po balu myśliwskim. Tak jak wcześniej dzwoniłem, ponawiam telefon z prośbą o spotkanie. Dziękuję bardzo. Proszę o oddzwonienie.